Piotr Gruszka, najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji Polski. Piotrek, moje pytanie, co się z Wami stało? Jesteście pierwszą od wielu lat, jak dla mnie, drużyną, która reprezentuje Polskę i nie zachowuje się, nie postępuje zachowawczo, tylko wprost przekonana o własnej sile mówi, po co tutaj przyjechała. Dotychczas robili to trenerzy, a teraz sami zawodnicy twierdzą, jesteśmy pewni, walczymy o złoto. No tak, na pewno dojrzeliśmy do tego, że możemy tak mówić i czujemy, żeby grać, czujemy się dobrze przygotowani, czujemy, żeby grać i chcemy coś osiągnąć i to są nasze ambicje, nasze marzenia i żeby spełniać to, dlaczego mamy wejść kuchennymi drzwiami. Staramy się grać najlepiej, staramy się grać z zespołem i rok wcześniejszy przekonał nas o tym, że zespół jest najważniejszy, bo tak to ma wyglądać i w tym roku zawodnicy, którzy wracali po tych przerwach, czy to zdrowotnych, czy niezdrowotnych, w tym samym długo się przygotowywali i o tym samym mówią, także to jest bardzo ważne. No właśnie, ja nie chciałem tego tematu poruszać, ale ty sam powiedziałeś, kuchenne drzwi. Wiesz, do czego zmierzam. Moim zdaniem zachowaliście się no, tak elegancko, że kibice teraz no, są w stanie wam wybaczyć wszystko. Jesteście no, takimi ludźmi honoru, takie wpisy też czytałem na internetowych forach. To znaczy nie chcemy dla kogoś tego robić, robimy to wszystkim też dla siebie. No, zostawiliśmy faktycznie kawał zdrowia, kawał serca w przygotowania i w tym sezonie chociażby, może tak mówmy. I chcemy grać, no system jest stworzony chory i to wszyscy o tym zaczynają mówić i coraz im dalej się gra na tych mistrzostwach, tym bardziej to zaczyna być widoczne i niestety no panowie w krawatach wymyślili coś takiego. Widziałem fajny opis, żeby też tego tematu tak bardzo nie poruszać, bo sami już sobie powiedzieliśmy, że wszystko jest fajnie, pięknie, słońce świeci i trzeba tylko się koncentrować na grze i faktycznie w tym kontekście chcemy się przygotować do meczy. To coś takiego, zdobyć medal takimi opłotkami poprzez kombinowanie, gaszenie światła ostatnio w czasie meczu Italii z Iranem, żeby poczekać na wynik i tak dalej. Tak by ktoś kupił sobie pracę magisterską. Także coś w tym jest i jeżeli ktoś ma ambicje tak być magistrem, czy tak zdobyć medal, to jest jego problem. Mamy ambicje, mam nadzieję, że szczęście i dobra gra nam pomoże, żeby te ambicje i te marzenia swoje spełnić. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy, bo to nie ma co ukrywać. Teraz gramy w grupie z Brazylią, z Bułgarią, z dwoma bardzo dobrymi drużynami. Ktoś musi odpaść i tutaj nie ma, że ktoś nagle odpadnie taki, co się nie nadało do tej grupy, można powiedzieć. Tu są trzy bardzo mocne zespoły, podkreślałem to, wszystkie trzy zespoły z szacunkiem do siebie i wszystkie tak samo chcą walczyć o dalszą grę i my na pewno czujemy się mocni i będziemy walczyć.